Ale i tak miałem iść sprzedać książki. Partiatik! Live. Do krypty później pójdę. Jemu nie mamy nic za sprzedania. Przeklikam jeszcze książki. Jakby jakieś nie przeczytał. Ej, a sprzedać mu te? Zwoje na poty? Czy nie mogę? Selaj. Dobra, ty, no i sporo miejsca się zwolniło. To mi się bardzo podoba. Szanuj. Nie mogę. Nie wiem, już trójkę. Dobra, już się spojrzę. No nie mogę, już trójkę. No start trójkę. Nie. Nie, nie, nie. No to się w dupę nie dzieje. Ja... nie. Czy ja coś popsułem? Chłop 4 wyrzucił. To nie jest losowe. To niemożliwe, że to jest losowe. To jest po prostu niemożliwe. Dwa razy wyrzucił 4 czwórki. Dwa razy wyrzucił 4 czwórki. Dwa razy wyrzucił 4 czwórki. Wiesz, że on teraz 3 szóstki wyrzuci, czy coś takiego? Jedynka była i dwójka. Nie wiesz. Tak, Skylark, no. Coś tu nie gra. No. No przekręć. 6-6. To dupy, no 1/6 i wygrał. Ja bym musiał zrolować coś więcej, aleluj. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Dwa, dwa. Dwa, dwa. Dobra, idziemy. Do Zoltana. My chyba na zero wyszliśmy. Raz win, raz lose. Geralt? Nie ma tego? Nie mogę.
Popieprzy mnie ten poker. Masz jakiś pomysł, jak wyjaśnić tę całą historię z moim zniknięciem? Śmiercią, Geralt. Śmiercią. 5 lat temu w czasie pogromu w Rivii jakiś skurwysyn wbił ci widły w brzuch. Wykrwawiłeś się na moich oczach na brudnej riwskiej ulicy. Widziałem już wystarczająco dużo trupów, żeby mieć pewność. Chociaż zdarzają się przypadki niewytłumaczalne. Dodatkowo z tego, co pamiętam, wiedźmińskie mutacje poważnie zmieniły twój organizm. Mam dość tych kości. Mimo wszystko ciężko w to uwierzyć. Czyli nie ma tutaj questa, żeby oddać, że ograłem tych 3? Muszę zobaczyć, czy to jest gdzieś wykonane, czy coś takiego? Jak to sprawdzić? Bo tego nie mogę już znaleźć, więc się zaliczyło chyba. To musimy iść do tamtej, wracamy. Chciałbyś... Co się stało z Alwinem? Zajęła się nim Abigail, miejscowa wróżbitka. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, oddając jej chłopca. Jest jakaś dziwna. Sprawdzę. Dzięki, Geralt. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić! Jorg dał na Doliborde 5 złotych, porwałem Defrota, jeśli chcesz go zobaczyć, daj mi perma. Nie kłam. Czyli to jest kład przez całą grę, tak? Okej. Zostaw Defrota w spokoju. On odszedł śmiercią naturalną. Niestety, nic się już nie da zrobić. To może wykonamy tego questa? Kurde, ja go nie wykonam. W tej jaskini. Dla Wielebnego był jakiś quest? Cześć, do Wielebnego mieliśmy iść chyba teraz. Bo wszystkie questy wykonaliśmy. Czego chcę? Mikstura jest już gotowa? Tak. Alwin, wypij to. I żadnego marudzenia. Gorzkie. Mówiłam, żebyś nie marudził. A teraz mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Słucham. Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie, nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji! Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze, wykrzywione. Blokujemy inne zadania? Okej. Okay. Różnij ją. Pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Co? Złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć. Kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia z Wadowic. Nie boi się śmierć. Jest śmiercią. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż chodzisz po jędrzewiach. Powiedz mi, kto jest winny? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc 7 sfer opuść to ciało, zaklinam cię, odejdź. Chce mi się spać. Alwin, do łóżka. Przed tobą był tu inny wiedźmin. O! Rengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj. Bywaj. Gdzie te notatki? Dała? Notatki zawierają receptę na eliksir z wykorzystaniem śladu. Po wypiciu eliksir zapewnia jeden z... Kurde, ty! Srebrny talent. Czego chcę? Szybko.
Możemy go zrobić? Które to jest? Które to jest? To. Ej, nie mamy czegoś. Tylko w dupę czego? Nie mam pojęcia. A level możemy dodać? Nie. Od razu by chyba wyskoczyło, że level jest. Czego chcesz? Chciałem o coś spytać. Pytaj. Widzę, że przygarnęłaś Alvina. A co? Miałam sierotę samego zostawić? Poza tym on ma potencjał. Co masz na myśli? Jest w nim moc, ale nie wiem, czy potrafi sobie z nią poradzić. Daję mu ziółka na noc i przynajmniej śpi spokojnie. Zyskałaś w moich oczach. Mało kto bierze sobie dodatkową gębę do wykarmienia w takich czasach. Tak naprawdę przygarnęłam go, bo idzie zima. Jak będę głodna, to go zjem. Tak pewnie mówią wioskowi. Uważają mnie za potwora. A jesteś potworem? W każdym człowieku kryje się potwór. O! Czyli to prawda. Do zobaczenia. Bestia z Wadowic istnieje. Monka S. Trzeba uważać. Dobra, wiecie co? Zobaczmy, co my mamy. Mamy tą jaskinię. Informacje o bestii. Z wielebnym. Stróżami prawa... A, to w zimie dopiero. A tutaj to nie wiem, co z tym. Chyba to już jest wykonane. Ty, dobra, to wiecie co? Luj. Idziemy tam. Wykonać tego ostatniego questa. I możemy iść do wielebnego go zdymać. Co ty mówisz? Zrobimy eliksir. Ty, zobaczymy, czy możemy zrobić grom. Jak tak, to go wypije. Się wpieprzamy w te mopki. Bogowie, dodajcie cierpienia. Przeklęte elfy! Wieniurki znowu atakują karawany. Jak czas... Ty, może się uda zrobić tego questa. Zobaczymy. Tam ostatnio byłem, no nie wiem, tak OP są te roślinki. Ty co, jesteś respią? Te wszystkie rośliny, czy ja tego nie zbierałem? Czekajcie, to jest to miejsce? Tak. Gdzie są gule? Ty. Może one w nocy są? Bossów mam. Muszę zlecenie wziąć jakiegoś bossa, czy nie? Nie? To skąd ja mam wiedzieć, że są? To jest ukryta jakaś mechanika? Z bossami? Trzeba zabić. Rośliny dozbierają się respem, po drugie te potwory w krypcie. Siekiera! Dawno sprzedałem i nie kupię. Pieprze. Żadna siekiero. Jestem wiedźminem. Drwalem. Ile mamy miejsca? Wystarczy chyba. Dobra, biegniemy tam. Aha, i jeszcze do tej krypty miałem potem wrócić, to wrócę w drodze powrotnej, bo nie pamiętam, od którego NPC-ta to wziąłem tego questa, ale pewnie mi się zaznaczy.
Aha, boss jest w krypcie, gdzie kula zabiłem. No to się pójdzie zaraz. Znowu mam całe nogi w gównie! Spać mi się chce. To tutaj, nie? Potki się napijemy, jakie trzeba. To Wiedźmin w końcu, poważne zlecenie. Trzeba się nachlać konkretnie. Save? Tak, tylko zrobię poty najpierw. Ej, luj, kota wypić? Ty, kota też zrobimy. Energia to jest do znaków. O, szansa na sparowanie i unik ataku. Tu jest dobre, ale ja to mam. Zamieć. A puszczyk. Mamy, dobra, pijemy wszystko, Iluj. Wypijemy wszystkie, jakie mamy. I się wpieprzamy w roślinki, jak porypani. I igni, spam igni. Dobra. Zapiszę przed wpieprzeniem się. Terapitko, picie. Puszczyk. Pyk. Zamieć. I... O kurde, co się stało? Co ja wypiłem? Kot. Pieprzamy się. Wiedźmin naćpany. Idziemy. O kurde. Dawać te mopki. Ja pierdziele, nic nie widzę. Silnymi. Nic nie widzę, no co on trafia? Boże, co się w dupę stało z tą grą? Co się... Dobra, szybkie, bo ty za wolno. A igni ja mam. Czekajcie, w ogóle zaznaczmy sobie tego questa. Jest drop z tego moba, czy nie? Dobra, później dropik. Tu był jeden mob i ja się tak naszprycowałem? Nie, jest. Ale igni dużo bije. OP jest, trzeba je ulepszyć. O kurde, ale igni jest OP, ja pierdzielę. Ale igni jest OP. Jakiś potek zszedł, ale nie wiem jaki. Ale to dobrze, bo da się grać. To silnym może. A silny lepszy na nie. Jest za to exp?
Jest. A ile? Gdzieś się wyświetla ile expa? A było, ale nie wiem ile się wyświetliło. Weźcie, patrzcie na pasek, czy dużo urośnie expa. Ej, to są inne rośliny niż u grubego, bo tamtych nie mogłem silnymi trafiać. Chyba, że pijany byłem i to dlatego. Dużo? Szczątki jakieś. Tupy nie... O kurde, ale biją. Ale biją! Co jest? Trzeba by zapisać, bo tyle mobów padło. Teraz paść. To byłaby lipa giga. Zapiszmy. Nie da się zapisać. Tak, dobra, w walce się nie da zapisać. Nie wiem, czy dużo jest expa z nich, widzowie, bo nie patrzę, ale... Ale no nasz... O! Jest! To były szczątki tego kolegi. Ty, no powiem wam, że fajne. Podoba mi się ta mechanika, że trzeba potki, bo inaczej ciężko jest bardzo. Zarąbiste to jest. Ty, no fajna mechanika. Dobra, idziemy. Idziemy. Spoko, poszukam tych bossów, tylko dam questa i zaraz bossy porobimy. Ty, nie. Teraz idę do krypty. Bo nie wiem, czy mi się te nie skończą efekty. A jeszcze na bossy byśmy mieli. Jaskółka to luj. To może do krypty, bo to jest obok. Krypta jest. No, taki kawałek trzeba przejść. Kartę trzeba będzie zdobyć. A to na spokojnie. Bossy. Młyn, ale jak pójdę spać, to nie wiem, czy się nie skończą efekty. Nie wiem do końca, jak działają te mechaniki wszystkie. Nie mam żadnego moda. Gram vanille. Tak jak Bóg nakazał na premierę. Znaczy pewnie są jakieś patche ze Steama po latach. Ale nie mam pojęcia jakie. Nie wiem, co się zmieniło od premiery w Wieśku do dziś. Tak bazowo, przez twórców. Ale tak gram. Żadnych wspomagaczy nie mam. Tam były mody, widziałem, mentor mi wysyłał, ale uznałem, że pogramy tak. Ja myślałem, że bardziej będę wyśmiewał tego Wieśka, a nie sądziłem, że mi się tak spodoba. I nie wyśmiewam, tylko się tak wczułem, że to jest luj. Naprawdę, no wczuta jest ciężka na tym Wieśku. No zarąbisty jest ten Wiedźmin, co tu dużo powiedzieć. Walka się słabo zestarzała. Pewnie na premierę była już słaba. Ale gra jest naprawdę dobra, Boże. To jest popijewszone. Jak dobry jest Wiedźmin 1. Ja w to gram pierwszy raz w życiu. Nie licząc no te 10 lat temu tutoriala w Kermorence mówiłem. Ale to z tego nic nie pamiętałem, no. Tyle co wam mówiłem wczoraj. Już nie pamiętam co. Dobry ten Wiesiek, no. Nie wiem jak bardzo różni się od tego co było na premierę, ale... No ale warto w niego zagrać w dzisiejszych czasach, pomimo tego systemu walki.
Da się przeboleć. Będzie w dzień? Ten boss? W krypcie czy nie? Ty to ta zamieć zrobiła to slow-mo, bo jak tak, to ja chyba już tego pił nie będę. To się tragicznie gra wtedy. Ej, weźmy to! Przecież to zwiększa obrażenia od znaków. Ty, Terra Igni, to będzie tak palić! Nie, co jak... A nie, dobra, tu się... Dobra, nic się nie stało. Przyda się 0 godzin. Save, no ta, racja. Dwadzieścia kart jest, to musimy wszystkie zdobyć. I gdzie ten boss? Ty, rzeczywiście, nie ma tych. A lepiej go Igni, czy... Ardem? Bo Ardem chyba mogę go zone-shotować, nie? Jak będzie ich więcej, to będę Igni kastował, bo Igni jest na kilku. Aha, ja go zawsze one-shotuję chyba. O kurde! Ty, Ard na gule to jest, chłopie. Nie ma nic lepszego. Cześć, co to dało? O ja pierdziele, ty. Zwiększa 40% obrażenia. Na stałe? Czy na chwilę? Ale w dupę Dungeonupa. Czasuwa. A, to zostawimy, jak będzie jakiś serio OP boss, którego nie będzie w stanie nic ruszyć. Nie wiem, czy się jaskółka nie skończyła. Pipi. Ta, skończyłaś. Ty, ja chyba dwie wypiłem. Będzie coś takiego jak lifesteal na mieczu na przykład? By tak oddało. Dzięki Sopek za Prima, nie. Szkoda. Ciało. Dobra, gdzie ten boss? Jeszcze dalej, tak? Czy ja wracam? Wracam. Co się dzieje dla Wieśka? Za dużo tego zielonego paska? Czy co? Tam chyba ścianę się dało zniszczyć. Cześć. Sala, czekajcie, to może tu najpierw. Bo tu jest pomieszczenie zamknięte. Kurde. A tamten dostał, szkoda. Szybciej. Dzięki Jarol za 7 lat.
Dziękuję bardzo. Co jest z tym mardem w dupę zezowatym? Za dużo mam. Coś mi to robi, że mam tych toksyn za dużo? Tylko chwilowa. O, masz pecie pieprzony. O, to jest szybszy finisher. Dzięki, Kenakra, za 17 lat, witam. W dupę, tu nic nie było, tylko moby? Skam. Dobra, to wracamy tam. To chyba tędy, nie? Sala była. Ty! Orzeł! Orzeł! Dobra. Dawaj. Ale on jest w dupę mocny. Nie zapisałem. A zapisałem. Oj, 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 oj. No właśnie nie wiem, powaliłem go i nie zabiłem na hita. Poczekam aż się HP zrespi. Olej myślisz? Ty... Mam olej, mam. Które to było? Czarny... Olej? Ból zranionej istoty, nie. Nie mam. Mam tylko ten jeden. Do dupy. Nie wiem, czy to marnować. Ja go zrobię. Ja go zrobię. HP się bardzo szybko regeneruje. Dobra, idziemy. Może ty, może ignij go jednak. Ej, orzeł jest obity już. Zamknij ryj. Nie! O, mi zapieprzył. Oj! Oj! Nie! Bij, Geralt! Ale zapierdza, trzy hity. Dobra, Ardem jednak, Ardzik. Ard jednak. Nie, gorszy jest Ard, no bo daje stuna. Nie, nie, dużo gorszy jest Ard.
Wydaje mi się, że Igni to najlepiej by trzymać, jak ona animację kastuje CC-ka. I mu ją przerywać. O bo... A, dobra, tu nie ma żadnej animacji. Po prostu gongi luj. Nie no, dobra, w dupę. Nie wiem, czy go zrobimy tak o... Trzeba skastować chyba ten olejek i luj. Ale może olej na kolejnego, bo osobą nie będę miał potek już. Igni, Igni, luj do odciny. Nie. Nie! Loma, Loma, ogramy go, spokojnie, spokojnie. To nie jest gra typu pod skilla. Ja pierdzielę, nie da się wyjść stąd. Nie. Nie. Nie, Geralt, stań, proszę cię. Igni, Igni. Co on robi? Igni! Sranie w banie. Chyba nie da rady bez oleju. On jak ma low HP, to tak się odpala. Kamień mam co 40%, no mam, ale kurde, tak go żal na takiego peta. Tak go w dupę żal. Jakim cudem, jakimś cudem nas nie trafił skillem. Może szybkim stylem. Więcej hitów by dostawał, może animacji by nie wykonywał. Dobra, tu nie ma znaczenia. Tu nie ma animacji. To jest Wiedźmin. No zadał mi, mimo że nic nie robił. Widzieliście, pół HP mi nagle spadło. On jak ma mi zadać, to mi zadaje niestety. Nic z tym się chyba nie zrobi. Dobra, olej. Olej. Iluj. Nie zrobimy go bez oleju, jeżeli w ogóle go zrobimy z olejem. Tu nie ma żadnego skilla wymaganego w tej grze, po prostu... Albo go zrobisz, albo nie. Czekaj, gdzie ten olej był? To? Olej, jest olej! Luj, dawaj ten olej. Wpieprzamy się, złoty miecz! Chodź tutaj, bydlaku pieprzony, masz. Igni, Igni, dymanko. Aha, unik. Ten olej chyba nic nie da. Nie, czekaj, dużo go bijemy, chyba więcej. Czy nie? Co ty w dupę? Porypane RNG w ogóle, że nas nie trafiło ani razu.
Pal się. Nice. Sprzedać za duże pieniądze można. Czekaj, on to zakłada jakoś? A tu widać? Ej. Widać coś. Szczęka dolna, żuchwa. O kurde. Nice. Jeszcze kufer, jeszcze dwa kufry. To by na bossie w Minecrafcie. W RLC. Kawałek czerwonego metalu. Dobra. I co, trzy takie i mamy super broń? A można trzy różne? Dobra, zarąbiście, ty. Dzięki Daru za 15 lat. Dobra, kolejny boss, szybka akcja. Gdzie tu się wychodziło? Tu. Ty, no tu było wyjście. Zablokowali, ktoś zawalił, żeby Geralt nie mógł wyjść. Nie, tu jest. Do łowczego? Zara, najpierw ich te do tego. Drugiego bossa chcę. Oddaj, bo możesz jedno trofeum nosić. Aha, bo to z każdego bossa wypada. Dobra. Ej. Okej, okay, to jest Igni. Kurde, fajny bossik. Podoba mi się, że bossy są w tym wieśku. Ale fes silny. Naprawdę, nie wiem ile expa dał. Chyba levela nie wbiliśmy, nie? Niestety. No jest jakiś tam boss topielec, czy tam ktoś, co widz pisał. Tu był wielki łowczy, czy będzie na mapie? Wydaje mi się, że tu jest. Kawał drogi, no ale musimy iść. OP w ogóle jest to miejsce mocy, na znaki dwa razy DMG. Ja bym na pewno Igni ulepszył. Bo jest bardzo silne to Igni. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wrócić. Dziękuję bardzo. David dał na Golibordę 5 zł. Próbowałeś petard? Możesz kupić chyba u Odo kup Harena Broga. Samo będzie dobre, ogłuszy gula. Jak petard, jak w Sekiro? Petardy jak w Sekiro. Ilu oślepienie bossa. Cecek wchodzi. Dobra ty, bo ja strasznie dużo tego zbieram. Mam 51 rośliny. Nie muszę już tak zbierać dokładnie. Nie wiem w sumie ile jest na jedną potkę, bo nie zwróciłem uwagi, ale po 1-2. Trzy czerwone meteoryty. Tam jeden. Ale dobra, co będzie, to będzie, widzę. Nie muszę przechodzić od linijki gierki. Pierwszy raz gram. Więc tak jak będzie, tak ma być, że tak powiem. Ty, możliwe, że tu był jednak. No ale nie wiem, pójdę już tu. A nie, tu jest przed nami. Tu jest łowczy, nie? Nie. Nie, nie ma go. To jest kapliczka. O, tu jest! A nie, to dobre ognisko oznaczyłem. Dobra, git. Co ty w dupę? Spokojnie. Witaj. O! Zabiłem potwora skrypty. Co to do diabła? Na gula nie wygląda. Oto twoje 200 orenów. O kurde. To da expa też? Nawet nie wiedziałem, że mam tego questa na tego bossa. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!